12 lipca 2020 roku, oddział 449A. Widział ktoś kiedyś w Trzebieży taki znak? To nie jest ósemka, to jest B. B. Dąb, który ma około 70 kilku centymetrów na pniu, miałby około 60 pierśnicy. B napisane, to będzie może mniej widać, po prostu no ktoś tutaj to tak klasyfikował. Przecież to się w głowie nie mieści, żeby takiego dęba jak ten, stojącego samotnie obok drogi, wyznaczyć w Trzebieży do wycinki. To są prawa, którymi rządzi się leśniczy leśnictwa Rudki. To jest bezprawie. Tutaj nie będę chodził po raz któryś z kolei, ja już pokazywałem to wydzielenie. Jest bardzo dużo drzew z kropkami. To tutaj wycięto całe mnóstwo w dwóch albo trzech nawozach trzebieżowych następujących po sobie w krótkim okresie czasu, kilkumiesięcznym. Wycięto bardzo grube graby, wycięto tutaj piękne dęby, dorodne dęby, wycięto trochę ładniejszych sosen. To co zostało, to chłam. To trzebież, którą leśniczy wykonuje w tym leśnictwie od zawsze. Nikt mu za to nic nie zrobił, zrobić nie chce. I człowiek ten, czując się pewny i bezkarny tego co robi, robi to co widzimy. Ja tu już nie będę chodził, jak mówię, pokazywał tych drzew po raz któryś z kolei, bo gdyby ktoś był ciekawy, to odsyłam do moich filmów, które tutaj niegdyś nakręciłem i tam jest to przedstawione w sposób dokładny, jak to i co wygląda. Tu póki co nie mogę teraz w tej chwili znaleźć tego, tam leży taki kawałki, wałki różne przy pniaku. O, teraz się znalazło. No niestety różnych rzeczy w tym lesie nie brakuje. Brakuje tylko odpowiedniego do sprawy podejścia. Powiedzmy to, że brakuje rozumu.